drużynie w Toruniu naprawdę poprawił pewne... No, to już jest klasyka. Encuentran a Mbok, se levanta Mbok, no. Encontró ahí Gruszewski, vaya palo, por cierto. Na parkiecie graczy zagranicznych, to nie Liga Polska, że cały czas musi być na placu gry dwóch graczy z paszportem biało-czerwonym, ale rozpoczyna... Joranik. Para dentro, acaba con el gancho, no, el rebote para Mbok, otra más. Boi się tej odpowiedzialności. Na 5 prób. Czyli bardzo dobry procent. Ktoś tutaj jednak dzisiaj trafia na tej sali. Nie napędza kontratak zespołu toruńskiego. Śnieg do Gruszeckiego, do Mbodża. I to był to. Arteaga se pasó ahí, no encontró buen timing de salto. Śnieg para Mbok. Ante Arteaga. Otra buena. Junto con el tapón de Jankovic. Ataca Śnieg, buscando la continuación con Mbok. Ahí le llegó con dificultades. No, tak. Od tamtego momentu również to będzie robił. Pojawi się po raz pierwszy na parkiecie w drużynie toruńskiej. Balona i ja para Gruszewski, bo en Bok. Poste ante Jankovic, aguanta bien Jankovic, pero mucho. 64-59. Jankovic traci piłkę. Szansa. Taka para Perka. Balon para en Bok, se va para dentro ante Arteaga. I aro pasado. Można tą piłkę wyrwać. I tak by się skończyło. Corre Darío, se tiene que levantar Darío de tres. Se comió el aro. Si esa bandeja la falla, falta clara de Nika en el medio. Ya los hábitos yo creo que no quieren ni pitar ya directamente. Un mate. Chandler Medley. Z dłuższej końcowej. Zablokował. Gdy był ten jeszcze statek 3-2 przeprowadzany. Bardzo strefa podkoszowa. Zbiórka w obronie jest bardzo, bardzo zagęszczona, że nie trzeba rzucać. Brawo. W odpowiedzi Szykmbocz. Strefa podkoszowa bardzo, bardzo rozciągnięta. On zna tą falę. On grał w tym meczu Polska-Białoruś i zdobył wtedy chyba 10 punktów, ile dobrze pamiętam. Ale teraz nieskutecznie, teraz świetna...